Będę mówił na temat modlitwy. Mówimy dość dużo na temat modlitwy. Ale nie chodzi tak bardzo o to, co mówimy na temat modlitwy, lecz znacznie ważniejsze jest, czy otrzymujemy odpowiedź na modlitwę. Jezus mówi w Ewangelii Jana, o cokolwiek byście prosili w imieniu moim, spełnię się wam. Więc moje pytanie brzmi, czy kiedykolwiek przydarzyło się wam prosić o coś i nie otrzymać odpowiedzi? Bądźcie szczerzy. Dlaczego nie? Przecież Jezus nie kłamie. Jeśli Jezus mówi cokolwiek, cokolwiek w języku greckim, wiecie co znaczy? Cokolwiek. Tak jak po angielsku, cokolwiek znaczy cokolwiek. A zatem coś jest nie tak z tym tekstem biblijnym, ponieważ bazując na rozmowach z ludźmi, a ja dużo podróżuję, tak się po prostu nie dzieje. Skłońmy nasze głowy do krótkiej modlitwy, a następnie rozpoczniemy. Ojcze w niebie, przychodzimy przed Twój majestat i prosimy, byś Ty był tym, który przemawia i dotyka naszych serc, by wszystko działo się ku Twojej chwale. W imieniu Jezusa. Amen. Jeśli wystąpią problemy z mikrofonem, będę musiał korzystać z tradycyjnego mikrofonu, ale ja wolę korzystać z tego. Jezus miał moc. Nie mamy co do tego wątpliwości. Kiedy Jezus przemawiał, tłumy ściągały tysiącami, ludzie słuchali Go od rana do wieczora, zapominali o jedzeniu. Gdy Jezus widział, że ktoś choruje, uzdrawiał go. Gdy Jezus widział, że ktoś zmarł, mógł go z martwych wzbudzić, mógł nakarmić tysiące, nie mając praktycznie nic. Wszystko to znamy, nieprawdaż? Jozue przemawiał do słońca i słońce zatrzymało się na 10 godzin. Mojżesz przemówił do Morza Czerwonego i morze się rozstąpiło. Dlaczego dziś nie ma takich cudów? Czy nie macie kogoś chorego w rodzinie lub w zborze? Przed na raka? Czy nie znajdujecie się w sytuacjach, w których desperacko potrzebujecie pomocy? I wiemy, że powinniśmy się modlić. I modlimy się i nic się nie dzieje. Dlaczego? Kiedy uczniowie przypatrywali się Jezusowi, zrozumieli, że moc kryje się w Jego życiu modlitewnym. Przyszli więc do Jezusa i poprosili, naucz nas, jak się modlić. Kiedy rozmawiam z ludźmi, zwykle mówią, och, my umiemy się modlić, jesteśmy adwentystami od 40 lat. Naprawdę? Chcę usłyszeć nie tylko słowa, ale zobaczyć efekty. Czy rozumiecie mój akcent? To dobrze, bo jeśli to wam przeszkadza, to nic na to nie mogę poradzić. Jeśli chcecie, możecie się modlić o dar mówienia językami, ale w tym wam nie pomogę. A zatem uczniowie rozumieli, że tajemnica mocy Jezusa tkwiła w Jego tajemniczym życiu, w życiu modlitewnym. Biblia mówi, że Jezus udawał się na osobne miejsce na modlitwę wcześnie rano, gdy jeszcze było ciemno. Znamy te wersety, nieprawdaż? Biblia sprawozdaje, że Jezus często spędzał całe noce na modlitwie. Ciekawy jestem, jak często my spędzamy rzeczywiście całą noc na modlitwie. My nawet nie mamy potrzeby, żeby tak długo się modlić. Nie wiemy nawet, o czym tak długo mówić. Duch proroctwa w życiu Jezusa mówi, że skoro Jezus, nasz boski przykład, modlił się tak długo, o ileż bardziej my, słabe, ograniczone istoty ludzkie, powinniśmy się modlić. Nie mamy pojęcia, co się dzieje wokół nas i nie modlimy się wystarczająco. Powinniśmy być spragnieni modlitwy. A zatem uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią, posłuchaj Panie, my jesteśmy adwentystami całe nasze życie. Święcimy sabat, oddajemy dziesięcinę, chodzimy do kościoła, ale nie mamy mocy. Mamy dobre programy, ale nie mamy efektów. Naucz nas, jak się modlić. A Jezus popatrzył na nich i powiedział, w ten sposób, jeśli pamiętacie tekst biblijny, on nie mówi tymi słowy, mówi w ten sposób, co w języku greckim oznacza, taki jest przykład, taka jest struktura, szkielet, na którym budujecie swoją modlitwę. Rozumiecie? A zatem Jezus mówi w ten sposób w Ewangelii Mateusza, rozdziale 6, wierszu 9.
Ponieważ mówię tak szybko, to nawet gdy po rumuńsku mówię, to nawet Rumuńczycy potrzebują tłumaczenia z rumuńskiego na rumuński. Mógłbym mówić z prędkością światła. Oczywiście przesadzam. Mógłbym mówić tak szybko, że nawet byście nie uwierzyli. Mógłbym działać na bateriach Duracell. Nigdy się nie męczę. Mówię, mógłbym tak ciągle. I to dobrze, że moja żona niewiele mówi, bo gdybyśmy obydwoje tyle mówili, byłoby naprawdę źle. Kiedyś zastanawiałem się, jak szybko potrafię powiedzieć modlitwę pańską. Ojcze nasz, który się z niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, to jest angielski, więc nie jestem tak szybki jak po rumuńsku. I potrafiłem modlitwę pańską powiedzieć w 9 sekund, a nawet szybciej, gdybym się postarał. A zatem, jeśli dajmy na to, modlimy się rano 2 godziny, ile razy moglibyśmy powiedzieć modlitwę pańską, gdyby zajęło nam to 10 sekund? To pranie mózgu. Ave Maria, rozumiecie? Jezus jasno powiedział, nie powtarzajcie tych samych słów, jak robią to poganie. Czy kiedykolwiek łapiecie się na tym, że codziennie powtarzacie te same słowa w modlitwie? Nie musicie się przyznawać. Wiem, że tak jest. Słucham tych samych modlitw co tydzień. Mówią te same modlitwy. Mógłbym je powiedzieć przed nimi. W moim pierwszym okręgu, w którym zacząłem pracę jako pastor 22 lata temu, był człowiek, miły mężczyzna, w wieku około 75 lat, który został ochrzczony w wieku 19. A kiedy został ochrzczony, wynalazł najlepszą z możliwych modlitw i nauczył się jej na pamięć i wypowiadał tę samą modlitwę przez resztę swojego życia. Kiedy zaczynał się modlić, nawet dzieci mogły go uprzedzić, wypowiadając te same słowa. Wierzcie mi, że gdybym codziennie mówił to samo mojej żonie, spałbym na kanapie. Zatem Jezus nie mówi, módlcie się tymi słowy, a raczej w sposób, to jest struktura. Tak powinna się budować modlitwę. I zaczyna. Powiedzcie ze mną, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Znacie tę modlitwę, nieprawda? To dlaczego jej nie mówicie? Powiedzcie ją na głos. Nic nie słyszę. Tak? I daj nam? Yes. Tak. Slow. Powoli. Yes, thank you. Dokładnie tak, dziękuję. Czy zauważyliście coś dziwnego w tej modlitwie? Okay, let me repeat. Dobrze, może ja powtórzę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jakie słowo powtarzało się 3 razy? Dobrze, słuchajcie uważnie. Daj nam dzisiaj i odpuść nam i nie wódź nas. Jakie słowo powtarzało się teraz? A więc pierwsza część modlitwy, Twoje. Druga część modlitwy nam. Dobrze, przeanalizujmy to. Zaczynamy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. W greckim Ojcze nasz, ten przymiotnik nasz ma charakter zwrotny. Możecie nie wiedzieć, co to znaczy, ale ja już wyjaśnię. To nie jest mój Ojcze, błogosław mi, uzdrów mnie, przebacz mi, daj mi. To jest nasz Ojciec. W greckim podkreśla relację, troskę o siebie nawzajem. Jest zwrotne, oznacza to samo, co daj nam, jak i my dajemy Tobie. I daj nam, jak my dajemy innym. Innymi słowy chcę powiedzieć, nie módl się tylko za siebie. Troszcz się również o innych, módl się też za nich. I nie wiem, czy zauważyliście, to Ojcze nasz. I to nie używa słowa patros, ani słowa abba. Słowo tam użyte jest zmiękczeniem, które wskazuje na bardzo, 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 bardzo dużą zażyłość. Przetłumaczylibyśmy to jako tatuś, tatuncio.
pokazuje, że ktokolwiek rozmawia z Bogiem w tym momencie, nie zwraca się do Niego po raz pierwszy. Oni już rozmawiali ze sobą od długa i są w bliskim związku, znają się. Miałem wspaniałego tata, a ja robiłem dużo głupich rzeczy. Byłem łobuzem. Miałem tak wiele energii i pomysłów, że nikt nie musiał mnie kusić, bo to ja wymyślałem wszelkie pokusy. Chodziłem do szkoły, a moi koledzy przyjeżdżali na rowerach. Ja brałem żyłkę wędkarską, taką mocną żyłkę i obcęgi. Odkręcałem śrubki z kół, ale zostawiałem koła na swoim miejscu. A potem przywiązywałem żyłkę do siedzeń, zostawiałem jakieś 10-15 metrów i przywiązywałem wokół drzewa, a resztę chowałem w trawie. Kiedy oni wychodzili ze szkoły, wsiadali na rowery i bęk! Koła pędziły dalej, a oni upadali. A to było nic, zaledwie mały przykład tego, co robiłem codziennie. Nauczyciel wzywał mojego tatę i mówił: Panie Goja, pański syn zrobił dziś to i to. A mój tata pytał: co znowu zmalowałeś? No, ulepiłem kulę śniegową i chciałem trafić w nauczyciela, bo ma taki kapelusz jak z Teksasu, ogromny. Byłoby super, ale nauczyciel to zauważył, uchylił się, więc poszła szyba. A mój tata tylko kiwał głową i zgadnijcie, co robił dalej. Brał mnie w ten sposób, przytulał mnie, jakbym dokonał czegoś wspaniałego i mówił: synu, gdy byłem w twoim wieku, robiłem gorsze rzeczy. A potem dodawał: kiedy poznałem Boga osobiście, nie tylko znałem Boga jako Boga mojego ojca lub z mojego kościoła, ale kiedy Go poznałem osobiście, On mnie zmienił. Miałem 30 lat. Dla ciebie też jest nadzieja. Mój tata był dobrym przyjacielem. Mogłem mu powiedzieć dosłownie wszystko. Wiedziałem, że zawsze mogę do niego przyjść, bo on zawsze mnie rozumiał. I on modlił się za mnie, a potem mi pomagał to naprawić. Powiedział: tu masz pieniądze, idź i napraw tę szybę, bo ją rozbiłeś. Ale czy muszę? Tak. A więc musiałem naprawić błąd. Niemniej jednak zawsze mogłem rozmawiać z moim tatą. A zatem w modlitwie istnieje bliska relacja, umożliwiająca nam rozmowę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Co właściwie oznacza święć się imię Twoje? Widzicie, Biblia mówi: wchodźcie w bramę Jego z dziękczynieniem. Znałem pewną siostrę w Ameryce. Nie powiem wam kto, gdzie, bo ona nie może nas słyszeć, mam nadzieję, tutaj, ale przyszła do mnie i powiedziała: pastorze, mój mąż mnie zostawił. Cóż, ona nieco utyła. Zaczęła przybierać na wadze. I tak utyła, że łatwiej było ją przeskoczyć, niż przejść naokoło niej. Naprawdę była ogromna. A jej mąż rzucił ją dla babki, która wyglądała lepiej. Ale ona była dobrym członkiem zboru, jednym z najlepszych w moim kościele. Poświęcona, kochająca, pokorna, miała dobre serce. Ale była trochę gruba. Przepraszam za to słowo. Okej. On ją zostawił, a potem ona się rozchorowała i syn popadł w narkotyki. Ona miała kłopoty w pracy i czuła się po prostu fatalnie. Przyszła do mnie i powiedziała: pastorze, modlę się i proszę Boga o pomoc od pół roku, a Bóg nie odpowiada na moją modlitwę. A ja na to: słuchaj, nic go to nie obchodzi. Patrz na mnie. Co ty właściwie mówisz? Jak to go nie obchodzi? A ja: no tak, poszedł spać, jest na urlopie na Hawajach. Spytała: pastorze, czy wszystko z tobą w porządku? Powiedziałem: zastanów się, co powiedziałaś. Modlisz się od pół roku, a Bóg nie odpowiada. Czy to nie ty powiedziałeś, że Bóg się nie troszczy? Ona zamyśliła się na chwilę i przyznała: no tak, nie to, co tak naprawdę miałam na myśli, ale tak to wygląda. Więc dlaczego Bóg nie odpowiada? Chcę, byś się zastanowiła, czy Bóg cię kocha. Ona na to: tak, bez wątpienia, kocha mnie. No dobrze. A czy Bóg ma moc, by ci pomóc? A ona: tak, ma moc. Dobrze.
A czy ma mądrość, by znaleźć rozwiązanie, gdy ty go nie masz? No to tak, ma mądrość. Więc w czym tkwi problem? Skoro Bóg cię kocha, ma moc i zna rozwiązanie, w czym tkwi problem? Powiedział, nie wiem, dlatego przyszłam do ciebie. Ej na to. Słuchaj, ty jesteś problemem. Co ty znów mówisz? Powiedziałam, nie wiesz, jak się modlić. Nie wiem, czy ci się to podoba, czy nie, ale słuchaj uważnie. Jeśli Bóg zna nasze potrzeby, Duch proroctwa mówi, że nasze modlitwy, słuchajcie uważnie, to mówi Duch proroctwa. Czy wierzycie w Ducha proroctwa? Tak czy nie? Duch proroctwa mówi, że nasze modlitwy nie są po to, by informować Boga. On wie. On zna cię pod prysznicem. Wie, o czym myślisz. Wie, kiedy siadasz i kiedy wstajesz. Gdybyś się znalazł na dnie morza, widzi cię tam. Wie o tobie wszystko, jeszcze zanim się urodziłeś. Zgadzacie się z tym? Wiedział o twoim problemie jeszcze zanim zaistniał problem. Miał 1000 rozwiązań, by do niego nie dopuścić. Zgadzacie się? Więc na czym polega problem? Panie, wyjaśnię ci, o co chodzi, bo tego nie wiesz. I pozwól, że ci wyjaśnię, jak to naprawić, bo ty nie wiesz. Może nie masz pomysłu, ale ja mam. O co tu chodzi? Zapytałem ją zatem. Dlaczego musisz mu to mówić przez ostatnie pół roku? I na nowo. Może uda ci się go przekonać albo zmusić. Zanim się urodziłem, moja mama chciała chłopca, ale miała w dziewczynkę. A potem rodzice spróbowali jeszcze raz i pojawiła się druga dziewczynka. Więc oznajmiła, nie chcę już dzieci. A po kilku latach okazało się, że powstałem przez przypadek. A kiedy poszło do lekarza, ten powiedział, to będzie dziewczynka, ona, o nie, kolejna dziewczynka. A kiedy się urodziłem, byłem chłopcem. Więc moja mama rozpuściła mnie na śmierć. Mogłem robić wszystko. Nigdy nie dostałam lania. Mojej siostry osobna historia. Ale ja pozwalała mi na wszystko. Uwielbiałam czekoladę. Nadal ją lubię. Szedłem do mamy i mówiłem, mamo, chcę czekoladę. Syneczku, ale dopiero zjadłeś. Mamo, chcę jeszcze jedną. Ale to nie jest dla ciebie dobre. Mamo, czekoladę. No dobrze. Dawała mi czekoladę. Czy myślicie, że celem, dla którego mamy się dużo modlić, jest Boże, chcę tego, ale to nie jest dla ciebie dobre. Proszę! No dobrze. Czy o to chodzi, by modlić się dużo i powtarzać wszystko Bogu? Czy tego nie robimy? Może przekonamy Go jakoś i otrzymamy to, czego chcemy. Trochę wam namieszałem, co? Cieszę się, lubię to robić. Mam nadzieję, że namieszam wam jeszcze więcej, zanim otrzymacie odpowiedź. I powiedziała mi, wracając do historii o tej kobiecie, pamiętacie? Powiedziała mi, dlaczego musisz mu to mówić przez ostatnie pół roku codziennie? Ona na to, czyż nie mamy mówić Bogu o wszystkich naszych potrzebach? Tak, ale posłuchaj, powiedziałem. Pismo mówi, zrzućcie na Niego wszystkie swoje troski, nieprawdaż? A właśnie, nie jest powiedziane, pokażcie Mu, ale zrzućcie na Niego. W greckim słowo to jest ekbalo. Ekbalo ma 4 odpowiedniki w Biblii. Po pierwsze, rzucać kamienie. Kiedy chcieli ukamienować Jezusa, tam właśnie występuje słowo ekbalo. Po drugie, wyganiać demony. Kiedy mówi się o wyganianiu demonów, używa się również słowa ekbalo. Po trzecie, gdy Jezus wysyłał ich na misję w dwójkach, Jezus posyłał ich, gdy powiedział, żniwo jest gotowe, ale żeńców jest mało, proście, by ich ekbalo, to nie znaczy, by ich wysłał, ale by ich wyrzucił, bo nie chcą iść, musi ich wygonić do pracy. A po czwarte, słowo ekbalo użyte jest w tym kontekście, zrzućcie na Niego. Innymi słowy tłumaczenie z greckiego oznacza rzucić coś tak daleko, z taką siłą, że nie możesz tego pochwycić i zabrać z powrotem. Jeśli więc zrzucamy na Boga nasze troski, nie mówimy, Boże, to jest mój problem, pa, i nakładamy je sobie znowu na ramiona i odchodzimy razem z Nim. Rzucamy je na Niego i zostawiamy je tam i już nie są wasze. Żyjecie dalej, bo Go znacie i Mu ufacie.
Problem nie jest to, że Bóg nie słyszy lub się nie przejmuje. Problem jest to, że my Mu nie ufamy. Czujemy się lepiej, jeśli to my się zmagamy z problemem, niż jeśli On się zmaga z problemem. Nie wiemy, co oznacza czekać na Pana. O co chodzi z tym czekaniem? Nie lubię czekać. Narobimy często bałaganu. Jak Abraham, który starał się pomóc Bogu. O, Bóg nie może mi pomóc, muszę znaleźć rozwiązanie. Powiedziałem więc jej, nie musisz mu mówić milion razy. Usłyszał cię już. Zrzuć to na niego i żyj dalej, bo to ci zrujnuje życie. Ona słuchała, nie rozumiała. No tak, jak mam się modlić? I o to chcę was zapytać, co za to mówicie w modlitwie? Wejdźcie w jego bramy z dziękczynieniem. Pozwólcie, że powiem wam jeden cytat. Słuchajcie uważnie. Będziecie tego potrzebować. Nie jest bezpieczne, by prosić o cokolwiek, zanim go nie wychwalicie. Co ja powiedziałam? Nie słyszeliście mnie. Powtórzę to jeszcze raz. Nie jest bezpieczne, by prosić o cokolwiek, zanim go nie wychwalicie. Co powiedziałem? Dlaczego? Wyjaśnię dlaczego. W objawieniu jest powiedziane, oni zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo świadectwa. Nie ma tu nawet słowa ewangelizacji. To wyrażenie nie oznacza głoszenie Ewangelii, ale słowo świadectwa w Grece oznacza pozytywna mowa. To oznacza, że sposób, w jaki mówisz, wpływa na twój sposób myślenia i zachowania. A jeśli mówisz pozytywnie o Bogu, to to pomoże ci mu zaufać. I wtedy możesz go prosić. Ale gdy mówisz tylko o problemach, myślisz negatywnie i nie ufasz mu. Nie możesz mu się podobać, bo gdy się do niego zbliżasz, musisz mieć wiarę. Abraham zaufał Bogu i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Abraham uwierzył Bogu. A propos, w hebrajskim nawet tak nie jest powiedziane. Po hebrajsku czytam, Abraham uwierzył Bogu i został uznany, dokładnie słowo w słowo, za sprawiedliwego, jak sam Bóg. To jest coś. Kiedy uwierzysz Bogu, jesteś uznany za sprawiedliwego, jak sam Bóg. To jest to, co Jezus mówi, aby uwierzyli mi, nie w Niego, ale byśmy uznali, że On jest Bogiem, możemy Mu w pełni zaufać. Ale powracamy do historii. Kiedy przychodzicie do Boga i modlicie się, musicie uwierzyć. Strasznie tu gorąco. Jeśli się modlicie, powinniście chwalić Go tak długo, by to wzmocniło waszą wiarę, zasiliło ją, odnowiło ją do momentu, gdy uzyskacie pokój i będziecie Mu ufać. I wtedy możecie prosić. Rozumiecie? Pewna kobieta napisała list do Ellen White, w którym pisała: nie mam wiary, mam wątpliwości, Bóg nawet nie dał mi wiary. Ellen White nie zgodziła się i odpisała. I tam napisała: Bóg dał każdemu zaczątek wiary. A potem dodała: gdybyś miała wiarę tak małą jak ziarnko gorczycy, mogłabyś przynosić góry. Pamiętacie? Jezus powiedział to samo. W zasadzie nie potrzebujemy więc dużo wiary, ale potem wiara jest jak nasienie, wzrasta w miarę używania. A potem mówi o czymś niezmiernie ważnym. Proszę, posłuchajcie. Pamiętacie, co Bóg dla ciebie uczynił? I za każdym razem, gdy Bóg coś uczyni, zapisz to. Mój tata używał takiego powiedzenia: cokolwiek pamiętasz, zapomnisz, a cokolwiek zapiszesz, zapamiętasz. Dziękuję. Gdzieś tu miałem jedną butelkę. Dziękuję. This is really good. Okay. Hold on, we are starting the sermon soon. Trochę cierpliwości, za chwilę zaczniemy przemówienie. She says, więc Ellen White mówi: cokolwiek Bóg dla ciebie uczynił, słuchajcie uważnie, zapisz to. Nie tylko wielkie cuda, nawet małe rzeczy. Byłem na lotnisku, mój bagaż przyszedł, ale nie było bagażu mojej żony w Sydney. Modliłem się
I czekaliśmy chyba wieki. Wszystkie walizki oddano, wszyscy ludzie przeszli, je zabrali, naszego bagażu nie było. A moja żona była troszeczkę jakby przerażona. Och, nie będę miała w co się przebrać. Więc pomodliłem się, gdy tylko powiedziałem amen i otworzyłem oczy, zjawił się bagaż. Od razu. Zapiszcie to. Bo jeśli tego nie zrobicie, zapomnijcie. Wszystkie rzeczy, małe, duże, bez znaczenia, zapiszcie je, każdą odpowiedź na modlitwę. Nie musicie zapisywać całej historii, wystarczą dwa słowa. A potem Ellen White dodaje, powieść to w ramki lub wpisz do książki. Zawieź się na ścianie w pokoju i za każdym razem, gdy będziesz mieć wątpliwości, przeczytaj je. A pamięć o tym, jak Bóg był z tobą w przeszłości, da ci siłę na dzień dzisiejszy. A kilka kapitów dalej mówi, nie musimy się niczego bawiać, chyba że zapomnimy, jak Bóg nas prowadził. Jeśli więc chcemy Boga o coś prosić, chwalmy Go. Aniołowie wielbią Go dzień i noc, mówiąc, wow, spójrz, co zrobił, chwała Panu. Ojej, spójrz, godzien jest baranek, wow. I tak przez cały czas. Jeśli Bóg by otworzył nasze oczy, chwalilibyśmy Go też. Kiedy zaczynacie się modlić, chwalcie Go za każdy cud. Nie używajcie ogólników, to bzdura, to nie jest modlitwa. O, dzięki za wszystko. Nie stosujcie uogólnień. Modlitwy ogólne nie są modlitwami, to poezja. Mówimy to bez zastanowienia. To jest tak, jak lubię piłkę nożną. Futbol amerykański to nie jest dla mnie gra. Nie ma żadnego sensu. Lubię europejską piłkę nożną. To jest prawdziwa gra. I gdy oglądam mecz, lepiej zostawcie mnie w spokoju. A zatem oglądałem mecz, a moja żona weszła i mówi, kochanie, proszę, zrób to i to i to. A ja na to, aha. Ona pyta, czy mnie słyszysz? A ja co? Nic nie słyszę. W taki sposób się modlimy. Wiele razy coś mówimy i mówimy, ale nawet nie myślimy. Jeśli się modlicie, nie mówcie rzeczy ogólnych. O, dziękuję za wszystko, bądź z biednymi, niech Ewangelia będzie głoszona. Amen. Ewangelia nie będzie głosić się sama. I Bóg prosił, byś był z biednymi i byś głosił Ewangelię. I po prostu zła modlitwa. Modlitwa ma być aktywna. Panie, chcę pomóc tej biednej osobie. Bądź ze mną. Boże, chcę udzielić lekcji Biblii. Chodź ze mną. O tym mówił Jezus. Jeśli pójdziecie w świat z Jerozolimy, Judei, Samarii, będę z wami. O Boże, bądź z Ewangelią. To bzdura. To nie modlitwa. Nie dziękujecie więc za wszystko. Bądźcie konkretni. Panie, dziękuję za to, dziękuję za to. Wmieńcie jedną rzecz po drugiej. A kiedy wymieniacie, co Bóg dla was uczynił, to wzmocni to waszą wiarę. Na przykład w Psalmie 103 napisane jest, błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj, jak wielu? Żadnych z Jego dobrodziejstw. W piątej księdze Mojżeszowej Mojżesz powiedział im, zapiszcie te rzeczy i czytajcie je waszym dzieciom i wnukom i nie zapominajcie żadnej z nich. Bo kiedy zapomnimy to, co Bóg dla nas uczynił, możemy stracić naszą wiarę. Rozumiecie? Mam nadzieję, że tak. Kiedy zaczynacie się modlić, chwalcie Boga tak długo, by odświeżyć waszą wiarę, a potem możecie bezpiecznie prosić, bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Czy to jasne? Wracamy zatem do historii. Czy pamiętacie historię z tą kobietą, z tą potężną kobietą? Dobrze. Zatem mówię, kiedy przychodzisz do Boga, musisz Go wysławiać. Ona na to. Ale ja Go wysławię. Mówię, Boże, dziękuję za wszystko. To nie jest dziękczynienie, to poezja, a nie modlitwa. Musisz być konkretna. A ona, ojej, a co jeśli nie pamiętam, za co mu dziękować? Powiedziałem, poproś Go, Boże, przypomnij mi, za co mam Cię wielbić. On to zrobi. Tak, uważajcie, o co Go prosicie, bo On to uczyni. I wiecie co? Opowiem Wam jeszcze inną historię w środku tej historii. Słyszeliście o George'u Millerze w Anglii, który karmił wiele sierot? W swojej książce opisuje, że kiedyś ktoś go zapytał, o co prosisz, że otrzymujesz tak wiele pożywienia dla tylu dzieci?
On odparł, przyjacielu, to nie tak jak myślisz. Modlitwa nie polega na proszeniu, ale na wielbieniu. Zapytał, co? Nie prosisz? A George na to, Bóg kocha te dzieci bardziej niż ja. Nie muszę go błagać, by się nimi zajął. On już to robi. Zapłacił za nie własnym życiem. Ja tylko chwalę go w wierze, bo wiem, że go znam i mogę mu zaufać. Ten człowiek zapytał, więc nie prosisz, tylko go wysławiasz? Za co go wysławiasz? On na to, cóż, wysławiam go za to, co uczyni, bo wiem, że jest potężnym Bogiem i uczyni coś naprawdę wielkiego. On zapytał, a jak długo go wysławiasz? George odpowiedział, aż moje serce jest zadowolone. Jak długo powinniśmy go wielbić? Zrozumieliście? Odpowiedziałem więc tej siostrze, wielbij go. Ona ta, jak długo mam go wielbić, aż odczujesz pokój i radość? I powiedziałem, nie jest bezpieczny mówić cokolwiek innego, dopóki nie odczujesz pokoju i radości w modlitwie. No na to, pastorze, ale ja nie wiem, czy tak potrafię. Powiedziałem, tak, potrafisz. Tak jak Obama, tak. Ale pastorze, ja muszę prosić o te sprawy. Odparł, nie, nie musisz. Jutro, gdy będziesz się modlić, chwal go, a potem idź do pracy. Nie, muszę poprosić. Powiedziałem, posłuchaj, nie musisz. Ale ja, nie, kto tu jest pastorem? Uśmiechnęła się, a na to, obiecaj mi, że jutro będziesz tylko wielbić Boga i przestaniesz prosić. Naprawdę miała trudny czas. Ale co jeśli się stanie? Posłuchaj, co może być gorsze od śmierci? Jeśli umrzesz, przygotuję najlepszą na świecie ceremonię pogrzebową. Kiwała głową, uśmiechnęła się. Czy obiecujesz mi, że jutro będziesz go tylko chwalić? Odpowiedziała, tak. Super. Następnego dnia zadzwoniła. Pastorze, nie uwierzysz, co się wydarzyło. Twój mąż wrócił. Nie. I tak naprawdę jest lepiej dla niej bez niego. Znam jego. Tak, spytałem, dostałeś podwyżkę w pracy? Nie. Twój syn wyszedł z więzienia? Nie. No to co takiego się stało? Nic w tym rodzaju. No może wreszcie, co się stało? Pastorze, jestem adwentystką od 40 lat. Pierwszy raz od 40 lat czułam Bożą obecność podczas modlitwy. Zwykle zmuszałam się do modlitwy i borykałam się do końca. Teraz po raz pierwszy dotarłam do punktu, gdy wiedziałam, że Bóg tutaj jest i kocha mnie, a ja nie muszę już nic mówić. I po prostu milczałam w Jego obecności i cieszyłam się tym. Powiedziałam, mów dalej. Kiedy zaczynałam się modlić, nic nie czułam. Wielbiłam Go i dziękowałam za konkretne rzeczy, a im więcej dziękowałam, tym byłam bardziej radosna, im bardziej Go wielbiłam, tym byłam bardziej radosna. Im więcej wielbiłam, tym więcej radości i w końcu byłam tak szczęśliwa i spokojna, że przestałam się modlić, a zaczęłam śpiewać. A potem przestałam śpiewać i zamilkłam. A potem powiedziałam, Panie, wiem, że tu jesteś i wiem, że Ty wszystko wiesz i wiem, że mnie kochasz. I wiem, że byłeś ze mną w przeszłości. Przepraszam, że straciłem do Ciebie zaufanie. Wiem, że mogę Ci zaufać, więc zostawiam to Tobie. I wyszła, poszła do pracy. I powiedziała, a słuchaj teraz, co się stało w pracy. Inne pielęgniarki przyszły do mnie i spytały, czy Twój mąż wrócił? A ja na to, nie, dostałeś podwyżkę, nie, Twój syn wyszedł z więzienia, nie. To dlaczego tak jaśniejesz? Świecisz jak choinka na Boże Narodzenie. Odparłem. Cóż, modliłam się. On na to, my też się codziennie modlimy. A ja na to, a właśnie, że nie. Czy to możliwe, że mijamy się z modlitwą, by tylko prosimy, prosimy i prosimy i nigdy wystarczająco nie wielbimy Boga? Czyż On nie jest godzien naszego dziękczynienia? Wejdźcie w Jego bramę z dziękczynieniem. Niech się święci imię Twoje. Ale zagłębmy się w to bardziej. Zaczynamy od dziękczynienia i kończymy dziękczynieniem, bo Twoje jest królestwo, czy tak? To jest tylko struktura, zarys. Ale kiedy zaczynamy, pierwsza część mówi, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, święć się imię Twoje. Święcić się oznacza uczynić świętym. A greckie słowo tutaj użyte jest agios. Posłuchajcie. Czy my mamy święcić imię Boga? Czy już nie jest święty?
Biblia mówi, święty, święty, święty jest Bóg Wszechmogący. Czyż nie? To dlaczego mam mówić, o, bądź święty? Przyjrzałem się temu zagadnieniu uważnie i tam nie ma słowa agios. Jest tam grecki termin hagiato. I wiecie, co oznacza? Niech się święci imię Twoje we mnie. Innymi słowy, Panie, ludzie nie mogą Cię zobaczyć, ale widzą mnie. Czy pomógłbyś mi godnie Cię dziś się reprezentować? By kiedy patrzą na mnie inni, widzieli Jezusa? Czy mógłbyś uświęcić swoje imię w moim życiu dzisiaj? Pozwólcie, że coś wytłumaczę Wam. My żyjemy podwójnym życiem. Mamy twarz na dla kościoła, twarz na dla codziennego życia. A jeśli ktoś z nas w postaci muchy podleciałby do czegoś domu, ujrzałby zupełnie innych ludzi. Lubię jeździć na rowerze, właściwie to na motorze. Uwielbiam to. Naprawdę modlę się, by Bóg pozwolił mi wziąć motor do nieba, bo ten motor nie zgrzeszy. Naprawdę jest niewinny. Raz kupiłem sobie nowy motor. Właściwie z wyprzedaży garażowej, ale dla mnie był nowy. Honda Nighthawk 750. Och, co za żyleta. W 6 sekund osiągnąłem prędkość 70 mil na godzinę. Strzała. Gdy go kupiłem, chciałem go wypróbować. Więc pojechałem odwiedzić pewną rodzinę z kościoła, która mieszkała 21 mil ode mnie. Wsiadłem na motor. Co za uczucie. Czułem się jak w niebie. Przyjechałem tam, ale wcześniej zadzwoniłem, więc spodziewali się mnie. A ta siostra miała święty głos. Ten głos był do modlitwy, do użytku w kościele, a wkrótce się przekonałem, że miała oddzielny głos dla domu i wcale nie święty. O Boże, tak bardzo Cię kochamy. Dlaczego my zmieniamy głos podczas modlitwy? Bóg wie, kim jesteśmy. Lepiej być szczerym niż hipokrytą. Ona mówiła do pastora i do innych członków kościoła, pastorze, my Cię kochamy. Naprawdę? Świetnie. Kiedy więc tam dotarłem, usłyszałem, o, pastorze, jak się cieszymy, że jesteś, wejdź. Objęła mnie, a ja wszedłem. Rozmawialiśmy, odliliśmy się. Wtedy powiedziałem, no to do zobaczenia. Wsiadłem na motor i pojechałem, ale motor padł. Próbowałem więc, ale on nie chciał ruszyć. Spróbowałem znowu i znowu i znowu, aż bateria padła. Kupiłem ten motor dzień wcześniej i nie byłem do niego przyzwyczajony. Zapomniałem, że pod tankiem jest kranik, gdzie możesz otworzyć paliwo. A ja zapomniałem, że był on zamknięty, więc jechałem tak długo, na ile starczyło paliwa w gaźniku. Wiecie, o czym mówię, tak? Kiwajnijcie głową, to będę wiedział, że nie śpicie. Właściwie na moich kazaniach nie można spać ze względu na mój akcent i musicie naprawdę się skoncentrować. Dobrze. To jest bardzo dobre błogosławieństwo. A zatem zapomniałem odkręcić paliwo i mój motor stanął. Wróciłem więc do tego domu, by prosić o pomoc. Ale ponieważ szedłem na piechotę, nie słyszeli silnika i nie wiedzieli, że wracam. Ale ona już nie mówiła świętym głosem. Kłócili się. Ty dziadu, zapomniałeś, a on to ty byłaś przy drzwiach garażowych. I używali naprawdę takich słów, że nawet wstydzę się o nich pomyśleć. Naprawdę, złych słów. Nie chcę powiedzieć nawet pierwsze litery. Żaden człowiek, nie tylko adwentysta, żaden człowiek nie powinien wymawiać takich słów. Straszne słowa. Przeklinali siebie nawzajem w straszny sposób. I on ją w końcu pchnął, a ona jego. A przy drzwiach wejściowych były dwa okna, po lewej i prawej, a ja właśnie miałem zapukać i powiedziałem, ups. Miałem nadzieję, że mnie nie zobaczą, bo było mi wstyd za nich. On wrzeszczy, chodź i zobacz, co zrobiłeś z tymi drzwiami. Jesteś taka głupia. Otwiera drzwi, a ona wrzeszczy, ty jesteś głupi. I
O, pastorze, wróciłeś. She changed her voice. Zmieniła swój głos. Why would we do that? Dlaczego my to robimy? Why would we do that? Dlaczego tak robimy? You see, widzicie? To represent reprezentowanie God Boga przed ludźmi oznacza reprezentowanie Boga przed ludźmi. To proste. Kiedy tak robimy, nie reprezentujemy Boga. Jezus powiedział, kiedy przychodzisz przed oblicze Ojca, lepiej Go poproś, abyś wychodząc nie zmienił się, ale był taki sam. I żebyś mówił w taki sposób, jak Jezus mówił. I żebyś mógł reprezentować Jezusa. Wtedy mówisz, niech się święci imię Twoje. Panie, niech Twoje imię okaże się dzisiaj święte w moim życiu. Pamiętam, kiedy studiowałem budownictwo. A tak przy okazji, która godzina? Ile jeszcze mam czasu? Nie mam half an hour. Chyba nie mam pół godziny. Elder Paul, how long do I have? Jak długo jeszcze mam? Half an hour altogether. Oh, no, we have razem time. Pół godziny. No to mamy czas. Right now to dobrze, bo właśnie zaczynamy. So, I was in university, a zatem byłem na studiach. And i powiedziano they told me, you don't come ty nie przychodzisz w sobotę do szkoły. A w czasach komunistycznych w Rumunii szkoły były czynne w sobotę. Odpowiedziałem, nie, nie przychodzę w sobotę. Na to. Dlaczego? Bo wtedy idę do kościoła. Ale przecież Boga nie ma. Powiedziałem, może wy nie macie Boga, ale ja mam. W tym kraju Boga nie ma. Musisz chodzić na uczelnię. Przykro mi, ale ja pójdę do kościoła. To jest Dzień Pański. Nie mogę wtedy chodzić do szkoły. Oni na to. Jeśli nie przyjdziesz, wyrzucimy cię ze szkoły. Jeśli zostaniesz usunięty z jakiegokolwiek innego powodu, możesz zapisać się ponownie na studia, ale jeśli w grę wchodzą powody religijne, nie możesz się zapisać na żadnej uczelni do końca twojego życia. A to więc zatem oznaczało koniec mojej edukacji. Łatwo się o tym mówi, ale ciężko podjąć decyzję. Musiałem się nad tym zastanowić. Zacząłem się modlić. Panie, powiedz mi, co mam robić? Ale Bóg nie dał mi odpowiedzi. Zadzwoniłem więc do taty. Co mam robić? Tata na to. Co z tobą jest nie tak? Spytałem, co masz na myśli? Pytasz mnie, co masz zrobić? Czy Biblia nie mówi jasno na ten temat? To jakby pytać, czy mam złamać sabat? Panie, co myślisz? Czy mam złapać sabat? I mój tata zapytał, czy Biblia nie jest wystarczająco jasna dla ciebie? Powiedziałem, no tak, wiem, ale no dobra, zrozumiałem. Odłożyłem słuchawkę, wróciłem i zacząłem się modlić. Panie, spraw, by mnie nie wyrzucili ze studiów. I kiedy tak się modliłem, zgadnijcie, co się stało. Nic. Więc modliłem się znowu, Boże, spraw, by mnie nie wyrzucili ze studiów. Brak odpowiedzi. A ja modliłem się przez całą noc. Naprawdę walczyłem, lecz bezskutecznie. Zadzwoniłem więc do taty. Modliłem się, by Bóg mnie ochronił, bym nie został wyrzucony, ale on nie odpowiada. A mój tata, synu, patrzysz ze złej perspektywy. Pa. Zadzwoniłem znowu i pytam, co się z tobą dzieje? Nic się to nie obchodzi? Owszem, obchodzi. To czemu mi nie pomagasz? On na to, zastanów się nad tym. Powiedziałem, tak, już myślałem nad tym. On właśnie, że nie. W Rumunii mamy takie powiedzenie, w środku jest miejsce, ale nie ma tam mebli. Odpowiedział, nie, nie masz mebli w środku. A właśnie, że mam. Nie, nie masz. I powiedział, zastanów się. Jeśli pójdziesz w sabat na uczelni, to co się stanie? No, złamie Boże prawo, dobrze, a wtedy? No, co masz na myśli? No, co wtedy? Co następnego? No, chyba skończę studia, a potem? Dostanę pracę, a potem? Pójdę do pracy, a potem? Nie wiem, pójdę na emeryturę, a potem? Umrę, a potem? Nie wiem. To źle, synu, że nie wiesz. Zastanów się, co się stanie, jeśli nie pójdziesz w sabat na studia. Wyrzucą mnie ze szkoły, a potem pójdę do pracy, a potem pójdę na emeryturę, a potem rozumiem, już wystarczy. No zatem to twój wybór, synu.
Zanim skończymy naszą rozmowę, powiedz, jakie masz priorytety w życiu? A jakie powinny być? On na to. To ja zadałem pytanie. Zatem, co jest dla ciebie najważniejsze? No, Bóg. Nie, wykształcenie. Nie, Bóg. Naprawdę? Więc po co rozmawiamy na ten temat? No, wiesz co, masz rację, ale wiesz, stracę szkołę. Synu, za bardzo skupiasz się na sobie. Powinieneś pamiętać o słowach Jana Chrzciciela. Ja mam stawać się mniejszy, a on większy. I powiedział coś, czego nigdy nie zapomnę. Za bardzo skupiasz się na sobie. Powinieneś raczej martwić się o to, jak godnie reprezentować Boga, bo ci ludzie nie mają Boga, nie wiedzą, że jesteś Adwentystą, obserwują cię i w ten sposób uczą się o Bogu. A ty powinieneś myśleć o tym, jak reprezentować Boga, by mieli okazję poznać, jaki On jest. I rzekł, przestań się modlić o wykształcenie, a zacznij się modlić o Boga. Zastanówcie się, jak my się modlimy. Ja. Zatem tego wieczoru modliłem się. Ach, tego dnia poszedłem na uczelnię i rozmawiałem z dziekanem. Proszę, czy mogę nie chodzić w sobotę na zajęcia? Bo jestem dobrym studentem i mam same piątki i bla, bla, bla. On się wydarł, wynocha stąd, w tym kraju nie ma Boga. Poszedłem więc do sekretariatu. Pani Radu, co mam robić? Odrzekła, Paweł, mam rozwiązanie. Przyjdziesz w sobotę na zajęcia i skłonisz tak głowę, udając, że myślisz, ale będziesz się modlić. Kiedy pójdziesz na kompromis dziś i jutro, wkrótce już nic nie będzie jasne. Wszystko będzie kompromisem. Trzech młodzieńców mogło się schylić, by zawiązać sznurówki, ale oni stali wyprostowani. Odpowiedziałam więc, Pani Radu, nie mogę tego zrobić. Jeśli Bóg chce zachować mnie na studiach, On może to uczynić, a jeśli nie, raczej zostanę wyrzucony. Ona na to, Paweł, Boga nie ma, On nie istnieje. Powiedziałam, cóż, może Pani nie ma Boga, ale ja mam. Boga nie ma, czy Go widziałeś? O tak, widzę Go codziennie, zwariowałeś. O nie. I wtedy rzekła, gdzie jest ten Bóg? Żaden Bóg nie ustrzeże Cię przed reżimem komunistycznym. Powiedziałam, Pani nie wie, o czym mówi. Mój Bóg jest większy niż reżim komunistyczny. Chciałabym to zobaczyć. Zadzwoniłem więc do taty, on na to. To no to mają kłopoty, powiedział. Co masz na myśli? Zapytałem. Teraz już nie wyzywają Ciebie, ale samego Boga. Tego wieczoru wróciłem na kolana i modliłem się. Był to czwartek. I modliłem się. Panie, podjąłem decyzję. Wybieram Ciebie, a nie wykształcenie. To nie była łatwa modlitwa. Ciężko mi było nawet wymawiać te słowa. Powiedziałam, Boże, jesteś dla mnie ważniejszy niż moje wykształcenie. Jeśli mnie wyrzucą ze studiów, niech się tak stanie. Ale Panie, powiem to, co powiedział mój tata. Czy pozwolisz mi godnie reprezentować Cię przed tymi ludźmi? I czynisz coś nie dla mnie, niezależnie od tego, czy wlecę ze szkoły, czy nie, ale czy uczynisz coś dla nich, by poznali, że jest Bóg w niebie, prawdziwy Bóg w niebie. I kiedy modliłem się tymi słowy, a nie tak jak poprzednio, Panie, niech mnie nie wyrzucą ze studiów, proszę, proszę. Kiedy modliłem się tymi słowy, Panie, nieważne, co się ze mną stanie, czy żyję, czy umieram, jest to dla mnie korzyścią. Żyję dla Chrystusa i umieram dla Niego. Nieważne, co się ze mną dzieje. Ważne, jak patrzę na Ciebie, jesteś ważniejszy niż ja. Kiedy tak się modliłem, Bóg odpowiedział natychmiast. Natychmiast, w tej samej chwili miałam przemożne uczucie. Usłyszałam Cię. To było jak niesamowite. Czułem Bożą obecność w pokoju, jakby był tuż obok. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale w sercu miałem pokój. Przestałem prosić. Powiedziałem, Panie, wiem, że mnie wysłuchałeś.
I wiem, że odpowiesz. Nie mam pojęcia jak, ale wiem, że mi odpowiesz. Dziękuję. Miałem pokój. Nie musiałem ciągnąć i prosić dalej. Proszę, 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 proszę. Czekolady, czekolady, czekolady. Byłem spokojny. Następnego dnia poszedłem na zajęcia. To sekretarka wybiegła na spotkanie, pani rady, a jej twarz przypominała flagę rumuńską, czerwoną, niebieską, żółtą. Była blada. Zapytałem, czy wszystko w porządku? Jest pani chora? Paweł, czy znasz Ceaușescu? To był prezydent i dyktator Rumunii. Paweł, nie, chyba że jest z telewizji. A czy znasz kogoś z rządu? Powiedziałem, nie. To jedyne, co wiem o rządzie, to to, że nie stać mnie, by mojej żonie kupić kwiatów. Więc gdy przechodzę obok budynku rządu, gdzie róże rosną w tysiącach, biorę jedną, gdy nikt mnie nie widzi i daję im w domu. To wszystko, co wiem na temat rządu. Uśmiechnęła się i rzekła, Paweł, Bóg istnieje. Mówiłem, dlaczego tak pani mówi? Dzisiaj prezydent Ceaușescu wydał prawo. Od dziś nie będzie szkoły w sobotę. I powiedziała, wiesz, dlaczego wydał takie prawo? Ze względów ekonomicznych, by raz w tygodniu mogli wyłączyć prąd i ogrzewanie. Rozumiecie? Pomyślcie, to prawo mogło zostać wydane tydzień później, a wtedy już by mi nie było na studiach. Ale Bóg powiedział, ponieważ Cię kocham, daję narody za Ciebie. Gdy będziesz przechodził przez wody, a na pewno będziesz, tam jest powiedziane, gdy, nie jeśli, to nie zaleją Cię, a gdy przez ogień, nie spłoniesz. Ale zanim to uczynisz, musisz podjąć decyzję. W tym tkwi ten sęk. Musisz nauczyć się mu ufać. Zatem modlitwa, Panie, pomóż mi, ale Panie, nieważne, co będzie ze mną, proszę, uczyń cokolwiek, bym mógł uświęcić Twoje imię przed tymi ludźmi. Myślę, że zrozumieliście tę pierwszą część. Przejdźmy zatem do drugiej. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. To jest bardzo interesujące. Kiedy mówimy, przyjdź królestwo Twoje, Jezus nie mówi, błogosławieni biedni, bo ich będzie królestwo, ale bo ich jest królestwo. Kiedy Jezus wchodzi do domu Zacheusza, nie mówi, moje królestwo nastanie dla Ciebie, gdy przyjdę powtórnie, ale dzisiaj moje królestwo wkroczyło do tego domu. Pozwólcie, że wyjaśnię to w kilku słowach. Jeśli Królestwo Boże nie nastanie dla was dzisiaj, powtórzę, jeśli Królestwo Boże nie nastanie dla was dzisiaj, nie nastanie i jutro. Nie możemy oczekiwać, że zmienimy się w chwili Jego przyjścia, że w chwili ostatecznego kryzysu nagle staniemy się dobrze. Bo jeśli teraz nie dotrzymujemy kroku idącym, jak mamy dotrzymać tym na koniach? Rozumiecie? Jak już powiedziałem wcześniej, często prowadzimy podwójne życie. Może przypominamy Jakuba. Jakub był dobrym adwentystą, nieprawdaż? Pomyślcie. Jest jednym z proroków, jednym z patriarchów. Oddawał ze wszystkiego dziesięcinę, święcił sabat. Zgadza się? Miał nawet sen. Aniołowie wchodzili i schodzili po drabinie. Pamiętacie? Nic takiego się nam nie śni. Rozmawiał z Bogiem, był dobrym chrześcijaninem. A mimo to, przez całe swoje życie nie rozwiązał pewnych problemów. Zawsze polegał na sobie, nigdy na Bogu. Modlił się, a potem działał. Mówił, Boże, pomóż, a potem brał się do roboty sam. Dlaczego więc prosił o pomoc? My też prosimy, tym bardziej o małe rzeczy, a potem robimy je sami. Zamiast prosić o wielkie rzeczy. Duch proroctwa mówi, obrażamy Boga, prosząc Go o małe rzeczy.
W życiu Jezusa na stronie 88 Ellen White pisze: Bóg jest uradowany, gdy prosimy Go o wielkie rzeczy. On uwielbia wyzwania. Panie, czy rozdzielić dla mnie morze? Tak, nareszcie coś konkretnego. Wracając do Jakuba. Modlimy się o małe rzeczy, które możemy sami zrobić, a potem sami idziemy i robimy. A jeśli nam się uda, mówimy: dzięki Panie. A jeśli się nie uda, cóż, widocznie nie było to Bożą wolą. On w ogóle nie działał, tylko Ty. Kiedy się modlisz, proś o wielkie rzeczy, a potem czekaj na Pana i nie rób nic, zanim Ci tego nie powie. Jezus powiedział: sam z siebie nic nie czynię, nawet sam od siebie nic nie mówię, tylko dopóki Ojciec nie powie mi, co mam mówić. Nic nie rób, lecz czekaj na Pana. W Psalmie 5 Dawid mówi: rano przedkładam Ci ofiarę. I tam w tym samym wersecie mówi: i wyczekuję. Kiedy my czekamy? Czekajmy na Boga. Jakub, kiedy chciał zdobyć błogosławieństwo od ojca, zamiast czekać, aż Bóg coś uczyni, sam znajduje rozwiązanie. Pamiętacie? Ubiera się jak Ezaw, idzie do ślubnego ojca i mówi: błogosław mnie, ojcze. A potem ojciec pyta: kim jesteś? Jestem Ezawem. On nie był żadnym Ezawem, był kłamcą, Jakubem. Zbyt często udawamy, iż jesteśmy kimś, kim naprawdę nie jesteśmy. A warunkiem stawiania się przed Bogiem jest to, by uznać fakt, kim naprawdę jesteśmy. Musimy być szczerzy. Modlitwa jest otwarciem serca na Boga, jak na przyjaciela. Nie jest formułą do odklupania, lecz otwartym dialogiem, szczerą dyskusją. Jest zawsze szczera i świeża. Podążacie? Stając więc przed Bogiem, nie musimy udawać, że jesteśmy kimś innym. Musimy tylko przyznać, kim jesteśmy. Panie, to ja, Jakub, oszust. Mam problem z tym i z tamtym. Job mówił podobnie. Panie, nic z tego nie rozumiem. Przeklęty dzień, w którym się urodziłem. To nie było wcale miłe stwierdzenie. Powiedz mi, dlaczego to robisz. To też nie było miłe. Lecz on był szczery i mówił o swoich uczuciach. Jestem w takiej sytuacji. Panie, pomóż mi. Nie jesteśmy szczerzy wobec Boga, ale staramy się zrobić na Nim wrażenie. To tak nie działa. Jakub udaje kogoś innego, by zdobyć błogosławieństwo. Czy je otrzymał? Nie. Otrzymał tylko słowa błogosławieństwa, lecz nie samo błogosławieństwo. Udowodni to za pomocą Biblii i Ducha Proroctwa. Otrzymał słowa, lecz nie istotę rzeczy. Potem Jakub oczywiście ucieka, oszukuje brata, ojca i ucieka. I ma sen, po czym mówi: Panie, jeśli mi pobłogosławisz i będziesz mnie ochraniał, jeśli pozwolisz mi wrócić bezpiecznie do domu, będę Ci płacił dziesięcinę, kochał Cię i Ci służył. Co za piękna modlitwa. Jeśli dasz mi to, ja dam Ci to. Czyż my tego też nie robimy? Nie negocjujemy z Panem Bogiem? Mały handelek. A potem dostaje to, co dostaje i znowu negocjuje. Chcę tę dziewczynę, jak długo mam za nią pracować? A potem: o, dostałem nie ten, co trzeba. Będę pracował za tamtą. Potem chce więcej owiec i ziemi, więc znowu znajduje rozwiązanie. I zapewne modli się rano: dzięki, że byłeś ze mną w nocy, bądź ze mną dzisiaj, strzeż mnie i prowadź mnie, amen. Daj mi więcej ziemi, dobrze? Amen. Odmówił modlitwę, spełnił obowiązek. To nie modlitwa, a poezja. Ellen White mówi, że jeśli się modlimy, a nasze serce nie czuje tego, obrażamy Boga. Zatem Jakub znajduje rozwiązanie. Wsadza kije do wody i owce uzyskują określoną maść. A on oszukuje swojego teścia w ten sposób. Przez całe życie jest oszustem.
W wieku 60 lat, nie wiem, czy o tym wiecie, wraca do domu. A gdy przechodzi przez potok Jabok, czy ktoś z was tam był? Ja tak. Właśnie przekroczyłem tą rzekę. Ma taką szerokość. To malutki potoczek. Gdy przechodzimy przez potok Jabok, dowiaduje się, że jego brat wyruszył właśnie na spotkanie z 300 ludźmi, by go zabić. Jakub się modli: Boże, pomóż, proszę. A potem sam znajduje rozwiązanie. Tacy właśnie jesteśmy. Zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie sami dla siebie. I dużo mówimy o Bogu, lecz niewiele mamy z Nim wspólnego. Znajduje się więc bardzo dobre rozwiązanie. Ta żona z dziećmi pójdzie w lewo, a tamta z potomstwem pójdzie na prawo. Służący pójdą przodem, a ja zostanę z tyłu. Jeśli on przyjdzie z tej strony, zabije ciebie z dziećmi, lecz reszta będzie bezpieczna. Genialne rozwiązanie. Ciekawe, czy chcielibyście być w tej grupie, czy w tamtej. Potem przechodzi na drugą stronę potoku i zaczyna się modlić. Tu z deszczu podrynne. Nieszczęście nie chodzą parami. Nagle atakuje go jakiś wielki gość, taki jak Japończyk. Wiecie, z tą przepaską, które nawzajem się przepychają, to w tą, to w tamtą. I tak się przepychają przez długi czas. I oni się też tak przepychają, Jakub i ten nieznajomy, przez całą noc. Nikt nie wygrywa. Kiedy Jakub hamocny nieznajomy sam mówi, o niej próbuje mocniej, ale bezskutecznie. A nad rannem nieznajomy mówi: pozwól mi odejść, bo już świta. Nie, nic z tego. Więc nieznajomy dotyka jego biodra i co się dzieje? Biodro wyskakuje ze stawu. Ojej, to nie może być człowiek, to Bóg. Rezygnuje więc z przepychanki i chwyta się go, mówiąc: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Ale dlaczego, skoro już miał błogosławieństwo? A Bóg przecież, jeżeli Bóg błogosławi, to tak jakby na wieczność. A Bóg zachowuje się, jakby miał problem ze słuchem. Jakub mówi po raz kolejny: błogosław mnie, a na to, jak masz na imię? No to mniej więcej jak mój dziadek. Mój dziadek zmarł w wieku 103 lat, kiedy go pytałem, jak się czujesz, on na to: Jan. Nie, jak masz na imię. Wiem, jak się nazywasz, jak się dziś czujesz. A on: o tak, świeci słońce. Ale już ja cię nie pytałem o pogodę. Jak się masz? On na to: a, jak się mam? No dobrze. Tak samo z Bogiem. Jakub mówi: błogosław mnie. On: jak cię na imię? Wszystko jedno po prostu. Błogosław mi. Ale Bóg pyta: jak ci na imię? W hebrajskim imię oznacza charakter. Kiedy zmienić charakter, w tej kulturze zmienić się również imię. To tak, jakby Bóg mówił: nie ma dla ciebie błogosławieństwa, póki nie uznasz tego, kim jesteś. Powiedz mi, kim jesteś. Wyznaj to. Kiedy przychodzisz do mnie i chcesz zmiany, błogosławieństwa, to od tego powinieneś zacząć. Jakub zrozumiał. Wraca do sytuacji, wtedy, kiedy ojciec pytał, kim jesteś, a on odpowiedział: Ezaw. Teraz Bóg powraca do podobnej sytuacji, pyta go: kim jesteś? Boże, jestem oszustem. Czy to możliwe? Że przez całe życie uciekał przed wrogami, ale tak naprawdę uciekał przed samym Bogiem. Czy to jest możliwe, że w naszych zmaganiach nie walczymy z wrogami, lecz tak naprawdę z samym Bogiem? W liście do Rzymian, w rozdziale 8, czytamy, że nic się nie dzieje przez przypadek, lecz wszystko dzieje się za przyzwoleniem Boga. I cokolwiek Bóg dozwoli, aby się działo, dzieje się dla naszego dobra. Jakub wyznaje: to ja, Jakub, oszust, taki właśnie jestem. I wtedy, dopiero wtedy, gdy przyznasz się, kim jesteś, wtedy Bóg może działać. I Bóg mówi: nie będziesz się więcej nazywał już Jakub, lecz Izrael, to znaczy ten, który walczył z Bogiem, nie przeciw Bogu. To znaczy w hebrajskim, w tej samej grupie. Bóg jest twoim pomocnikiem. On jest zwycięzcą. Gdy Bóg zmieni ci imię, dostajesz nowy charakter, zostajesz adoptowanym synem lub córką Boga. W kulturze hebrajskiej adoptowane dziecko nigdy nie traciło prawa do spadku.
W zasadzie własne dziecko mogłeś stracić, lecz adoptowano nigdy. Oznacza to jeszcze więcej. Dziecko adoptowane skrywało prawo pierworództwa. Nie ten, który urodził się pierwszy, ale właśnie adoptowany syn. Nigdy nie można było go tego pozbawić. Bóg mówi zatem, jeśli uznasz, kim jesteś, dam ci nowy charakter, nowe imię, nowe życie, adoptuję cię i obdarzę cię w końcu błogosławieństwem. Ale tam jest jeszcze więcej niż to. Biblia mówi, że tej nocy Bóg objawił się jego bratu i powiedział, nie dotykaj go. Kiedy więc przychodzisz do Boga i wyznajesz, kim jesteś i pozwalasz, by Bóg działał, a nie ty, bo ty tego po prostu nie potrafisz. Bóg idzie przed tobą i walczy za ciebie. Przypomnijcie sobie historię Jehoszafata. Nie musiał walczyć. Kiedy dotarł na miejsce, po prostu chwalił Boga, a Bóg pokonał jego nieprzyjaciół. Przypomnijcie sobie Gedeona. Nie musiał walczyć. Pomylcie Jozuę. Nie musiał walczyć. Kiedy nauczymy się modlić, Bóg będzie walczył za nas. Wracamy do modlitwy pańskiej. Przyjdź Królestwo Twoje. W greckim to nie jest czas przyszły, lecz ciągły teraźniejszy. To znaczy, Boże, chcę, by Twoje Królestwo dziś było w moim sercu. Niech będzie dziś w mojej rodzinie. Chcę, by ludzie Cię widzieli, by widzieli niebo. Podążacie za mną? Pamiętam, jak w 1977 roku w Rumunii było bardzo, bardzo, bardzo ciężkie trzęsienie ziemi. 6,9 stopni w skali Richtera przez 55 sekund. Najpierw trzęsło się tak przez 14 sekund, a potem przez tak przez 22 sekundy, a potem tak. Wszystko się zawaliło. W samym Bukareszcie zmarło 350 tysięcy ludzi. Kiedy tam przyjechałem, pół budynku stało, a pół leżało w gruzach. Można było widzieć połowę sypialni z meblami, a drugiej połowy już nie było. Można było widzieć rękę zwisającą ze ściany. Po prostu części ciał ludzkich. To było okropne. Gdy się to zaczęło, wszyscy sąsiedzi sąsiednich mieszkań przyszli do naszego mieszkania i powiedzieli, Panie Goja, czy możemy wejść, bo wiemy, że Bóg tu jest. Ludzie muszą zobaczyć, że Królestwo Boże jest tu. Muszą go posmakować. Oni muszą zobaczyć, jak to się dzieje. Muszą zobaczyć Kościół, w którym będzie się to działo. Nie taki, który ma właściwe doktryny, ale ten, który naprawdę ma Królestwo. Jakieś 5 minut jeszcze mamy. Zatrzymajmy się tu. Może są jakieś pytania. I wszyscy powiedzieli, ja. Nie? Wiecie, co mówimy w Rumunii? Że albo ludzie zrozumieli, albo nic nie zrozumieli. Czekam. Macie 5 minut. Cencie je to. Myślę, że ludzie czekają na podsumowanie opowieści z tą kobietą. A jutro będziemy zadawać kolejne pytania. Jutro nigdy nie przychodzi. Co się zatem stało z tą kobietą? Czy jej mąż do niej wrócił? Czy jej syn wyszedł z więzienia? Nie, nic tego się nie stało, ale Bóg zmienił jej życie. Czasami Bóg odpowiada inaczej, niż tego oczekujemy. I myślę, że dla niej jest lepiej, że jej mąż nie wrócił, bo znam ją i znam jego. I wiem, że ona nie byłaby z nim szczęśliwa. A teraz jest radosna. Wiecie, kiedy mówimy o modlitwie, to naprawdę to jest to coś więcej niż wypowiadanie formuły. To otwarta komunikacja. Jutro rano będziemy mówić na temat fragmentu Bądź wola Twoja. To jest potężne stwierdzenie. Mówimy na temat Bożej woli, ale nawet jej nie znamy.
Jeśli mówimy, bądź wola Twoja, musimy znać Jego wolę. A jak ją możemy poznać? Będziemy to właśnie rozważać jutro. W duchu proroctwa jest powiedziane, że modlitwa jest dialogiem, nie monologiem. Jeśli masz przyjaciela, który bez przerwy gada, lecz nigdy Cię nie słucha, to nie jest żaden przyjaciel. Kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie, czy nie jest to ważniejsze, aby usłyszeć to, co On ma do powiedzenia, niż to, co my mamy? Nigdy nie słuchamy, mówimy i już nas nie ma. Jutro porozmawiamy o tym, co to oznacza bądź wola Twoja. Dowiemy się, jak słuchać Bożego głosu, ponieważ Bóg mówi. W całej Biblii On mówi, moje owce głosu Mego słuchają. Chciałem Wam tylko zrobić przedsmak. To wszystko będzie jutro. Skoro nie macie pytań, pomodlimy się. A jeśli jakieś pytanie, poproszę o jedno, ponieważ robi się późno. Możecie zapytać o cokolwiek. Jeśli mi się nie spodoba, nie odpowiem. Nie martwcie się. Czy mogę... Czy mogę zapytać o wytłumaczenie słów, że wiara rodzi się ze słuchania? Jest wiele wersetów biblijnych na ten temat. Wiara jest jak nasionko. Niektóre z tych tekstów mówią, że jak ziarno gorczyczne, inny mówi, spróbujcie, że dobry jest Pan. Według Biblii, im więcej je studiujesz, to oznacza słuchanie, a im więcej doświadczasz Boga, to próbowanie. Im bardziej Go poznajesz, co oznacza życie wieczne. A jeśli Go poznajesz, zaczynasz Mu ufać. Jeśli więc doświadczasz Go w jakiejś małej sprawie, łatwiej Ci będzie jutro, gdy przyjdzie coś trudniejszego. Czy to jasne? Wyjaśnię to nieco bardziej, bo kiedy jutro przejdziemy do kolejnej części, kiedy dojdziemy do części, gdzie jest powiedziane, przebacz nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, porozmawiam nieco trochę na temat wiary. Zatem jutro dużo więcej na temat tej wiary. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Tam z tyłu jeszcze jest ktoś. Okej. Historia nieprzykrzającej się wdowy. O tak, dobre pytanie, dziękuję. To, co wiele ludzi mówi. Posłuchajcie, a co z tą wdową, i kiedy ona prosiła tego sędziego, i prosiła, i w końcu dostała to, czego chciała. Czy to jest właśnie sposób, w jaki się powinniśmy modlić? Otóż w Biblii, w oryginalnym języku greckim, gramatyka wskazuje tam, iż jest to lekcja na zasadzie przeciwieństwa. Wiecie, co to znaczy? Pan Jezus mówi, nie powinniście tego robić. Nie mówi, tak róbcie, lecz tak właśnie nie postępujcie. Już to wytłumaczę i wszystko zrozumiecie. Zaraz po tym Jezus mówi, nie macie powtarzać w kółko tego samego jak poganie. A słowo, jakiego używa, to Babel, pomieszanie. Nie macie powtarzać ciągle prosić o to samo. Tak jak w starych filmach, gdzie brali tarana i walili w drzwi, aż w końcu się pękły i puszczały. To, co my robimy z Bogiem, a w końcu się może podda. Jakie zatem wytłumaczenie? Czy ten sędzia w historii był dobry czy zły? Nie bał się Boga, z człowiekiem się nie liczył. Był całkiem niezłym burmistrzem dla Chicago. Był skorumpowanym, złym człowiekiem. Mój Bóg taki nie jest. Co prawda Biblia nazywa go sędzią, ale Jezus jest nazywany lwem i szatan również. Ten sędzia nie jest Bogiem, bo Bóg jest sprawiedliwy, jest miłością. Ten sędzia był skorumpowany, nikogo się nie bał i nie wstydził. A Bóg mówi, że wdowa chodziła za nim krok w krok. Gdy chodził do ogrodu oliwnego, ona wołała za nim sprawiedliwość, a
On od rany chce zejść z przyjaciółmi. Weźcie ją. A kiedy grał w golfa, słyszał sprawiedliwość. I w końcu tak go zmęczyło, że stwierdził, rób cokolwiek, niech ją stąd zabiorą. A potem Jezus mówi, skoro ten zły człowiek w końcu odpowiedział, czy nie sądzicie, że wasz ojciec on nie odpowie? Mówię wam, że odpowie i to szybko. Nie musisz Boga zadręczać, jak tamta kobieta tego złego sędziego. Bóg jest dobry, poprosisz Go i On odpowie i to szybko. Jezus mówi, nie powtarzajcie tych samych słów. Bóg wie, że tych rzeczy potrzebujecie. Lecz szukajcie najpierw, pamiętacie czego? On się troszczy o kwiaty i o ptaki. On wie, czego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nasz problem nie polega na tym, że nie modlimy się bezustannie, ale że nie ufamy Bogu. Nie znamy Go na tyle, by Mu zaufać. Nie możesz zaufać nieznajomemu, musisz Go poznać, by Mu zaufać. Spójrzmy jeszcze głębiej. Napotykamy to na poważny problem. Kiedy w modlitwie przedstawiasz Bogu jakąś potrzebę, musisz mieć wystarczającą relację z Nim, aby mieć pokój. Pozwólcie, że wyjaśnię. Przypuśćmy, że to jest taki bardzo głupi przykład. Straciliście swój dom i pracę. Zepsuł się wam samochód, nie macie pieniędzy ani jedzenia. Nie macie nic. Wasz brat tymczasem wygrał w totolotka 700 milionów dolarów. Czy to wystarczy? No dobrze, 800 milionów. Wystarczy? Nie. Dobra, 900 milionów. Czy to wystarczy? Zatem twój brat wygrał w totolotka 900 milionów dolarów. Ojej. A ty jesteś spłukany. Przychodzi do ciebie i mówi. Johnny, ile był wart twój dom? No wiesz, 200 tysięcy, ale nie mam żadnych pieniędzy. Dobra, 200 tysięcy, spisuję liczbę. A ile potrzebujesz dla szkoły na dzieci? No jakieś 20 tysięcy na każde, czyli 40 tysięcy. Dobrze, w sumie 40 tysięcy. A ile to, ile tamto? Wszystkiego w sumie 300-400 tysięcy dolarów. Co to takiego w porównaniu do 900 milionów? Zupełnie nic, kropla w morzu. Dobra, w końcu wypisuję czek na 1 milion. Czyż to nie jest miłe? Chciałbym, żeby ktoś zrobił coś takiego dla mnie. A potem zadajesz pytanie, czy mogę sobie z tych pieniędzy kupić samochód? A on na to. Nie. Chcę ci zrobić prezent. Idzie do salonu BMW, wie, że podoba ci się czarny kabriolet, więc idzie do dealera i wybiera taki z górnej półki. Z4. Znacie ten model? Ten mi się podoba. Wezmę, chcę go dla mojego brata. Ale to 140 tysięcy. W porządku. On pyta, a jakie chcesz wyposażenie? Daj wszystko, co możesz. No cóż, GPS to 2000, czujniki cofania, kolejne 5000, kontrolka w skrzyni biegów, kolejny 1000, w sumie wszystko 8000. W porządku. Dawaj wszystko, co masz. Niech będzie piękny, najlepszy, jaki jest dostępny. Dobrze. 160 tysięcy plus kolejne 800. A kiedy chcesz zapłacić, czek dealer mówi, proszę poczekać. Musi pan jeszcze zapłacić 4 dolary za mycie samochodu. Co ty na to, kiedy wygrałeś w totka? Nie będę płacić 4 dolarów, sam sobie może umyć samochód. Czy tak? Powiecie, umyjcie, nawoskujcie, chcę zobaczyć Jego twarz, gdy ujrzy to BMW. To samo możemy powiedzieć o Bogu. Dał swojego Syna i nie poskąpi nam miedziaka, by umyć samochód. Nie wiem, czy rozumiecie. My myślimy, że Bóg dał Jezusa, ale gdy się modlisz, nie da ci pracy. Czy widzicie połączenie? Bóg nie skąpi nam miedziaków. Skoro dał nam Jezusa, jakżeby nie miał dać nam z Nim wszystkich rzeczy? Problem nie leży w Bogu, lecz w nas. Nie trzeba Boga przekonywać, ale Mu zaufać. Dobrze, kończymy. Jutro powiemy więcej.
Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Musisz to jeszcze tylko przemyśleć, bo to nie jest takie proste. Bo pytała Pani, jak mam się modlić? O tym właśnie będziemy mówić w tym tygodniu, prawda? W kolejnych dniach będziemy zgłębiać temat modlitwy. Dziś było dopiero początek. Módlmy się. Ojcze w niebie, cóż to za przywilej, że możemy rozmawiać z Tobą otwarcie i że Ty chcesz z nami rozmawiać. Panie, naucz nas modlić się. W drogim imieniu Jezusa. Amen.